Szczęście. Kocham ten klub i będę z tym klubem do końca życia. Razem z moją córką mam nadzieję. Chodzę od 6 roku na mecze. Mój klub w sercu na zawsze. Od 7 roku życia? Mam 16. No tata. Te trzy kolory płyną w moich żyłach. Zielony, czarny, żółty na całe życie. Niezależnie od wyników drużyny, ukochanej drużyny, powinniśmy wspierać nasz klub. Niezależnie czy klub wygrywa, czy klub przegrywa, czy klub remisuje, czy spadamy z ligi, czy awansujemy, powinniśmy nasz klub wspierać i być z nim zawsze do końca. Pasja, miłość i dom. Wielka pasja, ale przede wszystkim spędzenie czasu z rodziną i myślę, że to jest świetnie wykorzystany czas z zamiłowaniem do klubu. Kiedyś na urodziny miałem być u syna, a nie poszedłem, tylko przyszedłem na mecz. Ja na wszystkie mecze chodzę i nigdy nie opuszczę. Po prostu. Będziemy zawsze z tym klubem na dobre i na złe. Barwy trzeba trzymać do końca. Całe życie za jeszcze biodą. Dzień życia tak jeździ, że od samego początku tu chodzę na mecze. Dopóki żyję, to GKS Jastrzębie jest w sercu, nie? To się nie zmieni, bez względu na to, czy wygrywają, czy nie, no. Tak po prostu jestem zakochany w tym klubie, no. Trzeba być na dobrej nazwie z klubem, wierzyć do końca, zawsze, że będzie potem powrót kiedyś do pierwszej ligi z powrotem i trzeba trwać. Fajne emocje były zawsze. I będą. Będą, wrócą. To się zależy. Tata. Dla mnie to jest wszystko. Całe życie z tym miastem związane. Tak zostanie? Tak zostanie, do końca. Trzeba kibicować, żeby się znowu dostali do pierwszej ligi. Nie ma różnicy. Kocham GKS Jastrzębie.